A co? Świnia! Ratunku! Ratunku! Lepszo! Co ja powiedział nie tak? Panowie, czy mogę służyć? Alois? Alois! Ewald! Nie, jo nie jest Ewald, jest Berci! Alois! Nie, jo jest Ewald! Jo jest Berci! Kto jest? Chwila! Alois! Panowie! Czy mogę służyć? Dobrze, proszę pana, na początek panie tam, Ewald, tak się pan tam zwał, dwa piwa poproszę. Tak jest. Chłopie, co to jakiś szmelc mi dowoz, to nie są nasze marki. Jakie marki? Przecież marek już nie ma, teraz są euro. No nie ma to tamto. To co ty fądzolisz, o jakich markach ty go dowoz? No normalnie za nasze marki chcę wam coś sprzedać, ale to nie są nasze marki, no. To nie może być ono. Jak nie? Przecież Alois zawsze też ciulo wiela wlezie. Ale, Becie, teraz mamy rok 1964, tak? No, to Alois by miał już teraz ile? Z 5 lat. To może być jego tatuś. Ale tatuś od Aloisa też był Alois, nie? Nie. No jak nie, jak tak? Nie mamy 1900 rok. To nie mamy 64 roku? Ja, 64, ale 1864. Co mogę mu podać? Lody! Becik. Do szkoły z nim, do szkoły. Panie Aloś! Ewald! Oj kurde, no dobra, Ewald, tylko jedno. Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby go wziąć do szkoły, a może lepiej do szpitala, co? Nie, do szkoły, tam mamy taką mądrą nauczycielkę, już ona będzie wiedziała, co z nim zrobić. A w ogóle, chłopie, skąd ty się tu wziął? Z Warszawy. A z powstania, ja? Co wy wszyscy z tym powstaniem? No walicie się tam już od roku przecież. A, chodzi o powstanie styczniowe. Jakie chłopie styczniowe, przecież październik mamy, no. No ale ono wybuchło w styczniu i tak się będzie kiedyś nazywało. A, i bez coś tak duno ściśniecie się przez ta granica na Brynicy, pra? I od Sosnowca, kurwa, walicie. Ja, to jest prawda, to jest prawda. Do szkoły. Choroba, znowu zemdlał, Do szkoły zjeżdżał. Znowu zemdlał. Choroba. O! Co? A to co to jest? Nie, to jest mój puk. Od tamtego roku został, go zapomniał schować. O, no, no właśnie. Bo jeszcze go ktoś wykopie za 100 lat i dopiero będzie obciach. Opier. Zabieraj go pan. O, do szkoły. O, pole kurwa. Halo? Pani uczycielko! No, i gdzie? Tu na ławka. Ławka? No, Ewa, no i gdzie jest ta twoja mądra kobieta, ta nauczycielka? Idę ją poszukać. Pani nauczycielko! Beci, chlepie ci? Jerole, Zbyszek. Co? Kery, my mamy teraz rok? Nie przejmuj się, mamy 1864, ale nie denerwuj się. U nas jest powstanie styczniowe, a u was... A, sam nie wiem co. Ale Zbyszek, tak. Ja wiem co u nas jest. No bo co? Ja pamiętam ze szkoły. Że co? Za rok dostaniemy prawo miejskie. Kto? No my, Katowice. Jerunie, ale my narozrabiali. Ty, Becik, a ty wiesz, że teraz Sosnowiec naprawdę jest za granicą? Doprawdy? Ty, to może nie są aż takie złe czasy. No, ale wiesz, co my teraz zrobimy? No trochę nie, się denerwuje. Nie, nie nerwuj się, ty mi się tu nawet zaczyna podobać. Nie jest aż tak źle. Jest nauczycielka. Andzia! Dzień dobry. Andzia! Jo? Nie, ja jest Anna, nauczycielka. Tak, Anna, a ty swój mąż. Mój mąż? Tak. Nie, proszę pana, za mąż to dopiero wychodzę za 2 miesiące za młynarza Johna i wyjeżdżamy razem do Ameryki. Kaj! A co to jest z nim? Jakiś taki ślimocek, nie? Jak tak się na niego patrza, to aż mi się miękko robi. Trzeba chyba będzie iść do księdza. Do księdza? Jak nauczycielka go dożę do księdza, to do księdza. Bierzemy go. Proszę bardzo. Panno Anno. Do księdza! Do księdza! Ale po co do księdza? Przecież on nie umiera. No ale jak ją zdążycie, to ksiądz zawsze pomoże. Tu w prawo na skróty. Dobra. O, jest ksiądz! Pochwalony! Pochwalony! Gerard? Dobrzy ludzie, mocie może pięcioka na taca. Gerard!
Jomum. Nie, a co się za w ogóle wyprawia i kiedy diabła u was sam przysłał? Proszę księdza, mieliśmy rannego, a teraz mamy nawet dwóch. To powstańcy, ja? Nie, Jerunie. Ja się już boję, a co z tego sam wyniknie? On się boi we wsi ruchu? Niepotrzebnie, ruch to jest bardzo dobra rzecz. Idź no tam do zakrycia, ta mała apteczka i przynieś winą szalne. Ty już wiesz skąd i na pierońska szybko, bo mnie słyszę strasznie dzisiaj. Słuchajcie, co tu się wyprawia w ogóle, Zbyszek Sowy? A, tu żeście się schowali, a? Niech ksiądz na nich uważał, bo jeszcze nie wiadomo, co to są za ludzie. Panie sołtys, spokojnie. A jak przyjdzie policmajster, to co zrobimy? Jak to co? Wygromy! Słuchajcie, dobrze im z oczu patrzy. Oni mi wyglądają na dobrych ludzi, na pewno nie będzie żadnego problemu. A ja was chciała wszystkich zaprosić na skromny poczęstunek i pozwólcie, że zaproszę mojego przyszłego męża, Johna Młynarza. Jak to, Jeronie? Męża? Becik! Becik! Słabo wyjdę ten punkt! Becik! Panie! Stawaj pan! Powie fajno kiełbasa! I chleb! A okowitkę macie? Mamy! Becik! A co ty się tak denerwujesz? Bo coś mi tu nie gro, wiesz? No? Co? To musi być pra-pra-babka Łotandzi. No może, no może. A skąd wiesz, że ona jest pra-pra-babka od Andzi? Wiem, bo mi Andzia kiedyś opowiadała o niej, że ona miała takiego kawalera z Ameryki i że miała z nim wyjechać. Tak? No i co? No, że potem z nim... Co to w pieprzu są? No to potem z nim, zerwała normalnie, nie? Mhm. I nie wyjechała do tych Stanów. No nie wiem, po jakiemu i jak to się stało. No dobra, no i co z tego? To z tego, że teraz kim muszę pilnować, żeby ona nie wyjechała z tym młynarzem, bo mi się Andzia urodzi w USA i ją nigdy nie poznam te. Oj, Becik, spokojnie. Ty miałeś paść tylko do przyszłości, żeby dopaść Andzie, jak ją kręci ten murzyn z Bonie. A dalszą przyszłość to ty zostaw, dobra? To będzie wtedy cymys, no. Będzie. Nie ma to tamto. Ale się nigdy w życiu nie dowiem, skąd Andzia ma taki pociąg do Nejgrów. Ty, Becik, a ty wiesz co? Jak wrócimy do naszych czasów, to koniecznie musimy otworzyć taką wieś. To byłby kapitalny pomysł na interes. Nie ma to tam. Powiocha. Ja. O. No, witajcie przybysze. Chciałam wam przedstawić mojego amerykańskiego narzeczonego. To jest ten młynarz Johnny. Hi, I'm Johnny. Johnny? Ja. John? Johnny? Ja. Zabija. Proszę, śpi. Kogo ty chcesz zabić? Tego pieruńskiego, murzyńskiego listonosza Johnego. Co ty za brednie go też przecież... Johnny już dawno nie jest murzynem. Co? Matko listonoszem. A, teraz się wydało. Ale co? To z nim mnie zdradzasz. To jest moja rodzina, żeś ty zwariował. Zdradzasz mnie z nimi to od bardzo dawna. Ja? Ciekawy od kiedy? Co najmniej od roku... 1864. Co tu się dzieje? Zbyszek, to co zawsze. Idź spać, kociku. Dobranoc. A. Śpi? Śpi. Dobranoc. Co zaś? Jarunie, mam genialny pomysł, jak zrobić biznes. Ja? Jaki? Jarunia ją zapomniał.